bezcenny lek dla chorych na COVID. Apel do Polaków: problem osocza jest bardzo ważny. Wiceminister zdrowia apeluje do Polaków. W październiku Polacy oddali 2634 jednostki osocza, ale już w pierwszym tygodniu listopada oddaliśmy 2600, czyli prawie tyle samo, co przez cały październik, poinformował w piątek 13 listopada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak pokazują badania, jest to bardzo dobry lek do walki z koronawirusem, dodał. W tej chwili problem osocza jest bardzo ważny. Jak pokazują badania, jest to bardzo dobry lek do walki z koronawirusem, powiedział Kraska w Polsacie. Przypomniał, że jednorazowo można oddać 600 ml osocza, czyli 3 jednostki, bo jedna jednostka to około 200 ml. Poinformował, że w październiku Polacy oddali 2634 jednostki, ale już w pierwszym tygodniu listopada oddaliśmy 2600, czyli praktycznie tyle samo, co przez cały październik. We wrześniu oddaliśmy tylko 540 jednostek. Apeluję do wszystkich Państwa, którzy jesteście ozdrowieńcami, oddawajcie to osocze. Jeżeli mieliście wynik dodatni i minęło 28 dni, wtedy jesteście już w stanie oddać to osocze, jeżeli przechodziliście bezobjawowo, to jest 18 dni po skończeniu izolacji, mówił. Dodał, że osocze mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 roku życia. To naprawdę jest bezcenny lek dla chorych i zakażonych koronawirusem, ocenił. Powiedział, że centra krwiodawstwa w Polsce w tej chwili są wyposażone w dodatkowe urządzenia do pobrania osocza.